Witajcie zgromadzeni. Z tej strony Gwiezdny Kluczeł. I siostro. Siostro, tak, siostro. No, siostro. Tak więc gramy w Gotujące Lamy. I miejmy nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie mniej problematyczny pod kątem dźwięków niż ostatnio. Hamburgery. A to jest nieważne, co będzie, ważne, że będziemy gotować. Ja pamiętam. No co? Hamburger. A i tak. Na koniec mamy je zjeść, rozumiem. I tutaj jest fajny trik, aby to przechodzić masz sobie nawet jak tak jest. No, dołem tak, ale górą nie. I pamiętaj, że musisz pilnować, żeby nie być zablokowanym. Jak już nie wchodź tutaj, bo to jest zbyt duże ryzyko, że się zablokujemy później. Po jednej stronie. Dobra. Stera mi po prostu narzuca i tyle, ile wlezie. Bądź tam, bo zaraz się przekręci i będziemy obaj na górze. No, mówiłem o tym. Tak. Ser burger. Dobra. I bez seru burger. Tylko jeszcze nie wydawaj. Bo wiem, że ty lubisz oszczędzać na później. Lubię to. Dobra. Nie. Tak. No co, surowe mięso też smaczne. Dużo mięsa mi narzucę i dużo sera. Ja mam taką taktykę na ten poziom. No to miej taktykę na poziom, ja w ogóle go nie znam, więc... Wow, przekręciło się. Bez seru burger. Się to kojarzy. Nie wiem. Nie wiem, z czym ci to kojarzy. Ale widzę, że w tej kopalni pełno jakiegoś złota. Czemu nie możemy ukraść złota i wyjechać w Bieszczady? No właśnie. Byśmy musieli gotować, przymyć się królem cebulem, nic. Byśmy po prostu sobie żyli w Bieszczadach. Podaj bułki już do tych mięs. Po co? To jest pewne, że będą chcieć bułkę. A skąd wiesz, może są bez bułki. Taki kotlet bez bułki z serem mógłby być smaczny. No, patrzcie, spadło z talerza, ale wpadło w bułkę. Szczyt po prostu idealności, jeśli chodzi o te burgery. Dobra, zmieści się jeszcze. Dobra, to tutaj już ugotujmy mięso. Przecież już jest wszystko gotowe. Nie, jeszcze kilka mięsek można. Jezu, siostra. Po co ty to w ogóle robisz? Żeby mieć łatwiejszy start. Ale serio, po co? Przecież tego nie jest trudna. Dla kogo nie jest, dlatego nie jest. Już to w poprzednim odcinku. No. Omawialiśmy. To wydawaj, bo ja już nie mam co robić. Ja też będę rzucał bułkami wszędzie, gdzie się da. O, mięso się spali, zaraz. Oj, prawie mnie uwięzili. Dobra. Bułka. Naczynia. Naczyń już nie ma. No właśnie dlatego podałam naczynia. Zamiast wstać już do zlewa, oczywiście. Trzeba być leniem i wszystko na mnie zrzucać. Ja faktycznie nie mogę położyć do zlewa. Do widzenia. No dobra. Kotlet z serem, idealnie. Teraz sama będziesz musiała go odebrać. Kotleta z serem. Już o tym, że mogłeś przejść. Nie mogłem, bo jestem zbyt leniwy na to. Dobra, no to fajnie, że mam, ale tam burger już czeka. Tylko talerze trzeba mu położyć. No masz talerz. Dobra. O, widzę, że kotletów zaczęło brakować. A ten ser wcale nie ułatwia sprawy. Jaki ser? Przecież nie ma sera. No i uwięzili nas wszystkich po jednej stronie. Czemu spadłaś? Żeby pójść na drugą stronę. Zaczynaj masz pomysły. Ci się cieszy, że gra zdecydowała się cię wspomóc w twoim dziwnym działaniu i nie zrespiła cię z powrotem po tej stronie. Bo wtedy byś miała dopiero... A teraz daj mięso, bo ja nie sięgam. No przecież rzucam w ciebie mięsem co chwilę. No ja nie sięgam. Widzisz? No nie sięgasz, teraz bardzo nie sięgasz. O, patelnia. Lubię patelnię. Dobra. Masz patelnię. Kotlet, talerz. No to wynoś, a nie. Nudny ten poziom. Nie mam co robić. Tylko muszę ciągle rzucać w siostrę jakimiś dziwactwami. Dobra. Spokojnie, następne będą lepsze. No, teraz ser niech się usmaży. Ser ma się smażyć. No tak, smaży się na palniku. Co prawda bez patelni, ale się smaży, masz. Dobra. Oczywiście jak zwykle brakuje talerzy już na wszystko, a siostra nie przekaże brudnych. Mam talerz. No to fajnie.
Tylko... Czy ty wyrzuciłaś bułkę właśnie? Tak. Ty wiesz, ile kosztuje taka jedna bułka? Czy w tosach? Tak. No to co wyrzucasz? No bo nie mogłam z nim... Nie mogłam zrobić nią. Ale można było oszczędzać. Ale ona była na talerze i mi śmieciła miejsce. Nie śmieciła ci miejsca. No nie, nie. Znowu zepsułaś kolejność. A ty mi mówisz, że tego nie lubisz. Bo... Za każdym razem po prostu sobie udowadniasz tylko, że lubisz to robić. I kłamiesz, mówiąc, że jest inaczej. Ja byłam pewna, że ja nie wydałam jeszcze tego burgera. To następnym razem będziesz mniej pewna, a bardziej sprawdzę listę. Pasuje? Pasuje. No, to jeśli jeszcze raz tak zlamisz, to już będzie koniec naszej serii z gotujących lamp. No weź na talerz połóż, u góry masz. Mhm, no po co kładłeś do góry talerza? Spokojnie, jest. To jest. Pewno, że będziemy mieć gwiazdki, czy... Nie będzie, za mało, za bardzo lamiście. Będzie. Jestem w stanie to zagwarantować. No to gwarantuj może coś, co jest realniejsze niż trzy gwiazdki. Będą. Połóż. No i straciliśmy receptę na koniec. Znaczy jaką receptę ten? Napiwka. No. I nie zdąży. Wow, zdążyła. Jakiś cud. Normalnie cud nad Wisłą. Jeżeli talerz, to bym mogła jeszcze zwykłego. I widzisz, ledwo. Gdyby nie to, że ja wszystko ogarnię, to byś już sobie nie dała rady na jedną gwiazdkę. Na jedną gwiazdkę bym dała. Nie, bo wymaga 400 monet. Nie dałabyś rady, więc nawet nie kłam, siostra. Uuu, król cebul coś od nas chce, więc trzeba my jechać. My sobie doskonale radzimy i idziemy do Czechy Krainy. Czy ja... A skąd wiesz, że nie chce na nas nakrzyczeć, że jesteśmy ciapoki i łopy i w ogóle nie powinniśmy już więcej w to nigdy grać? Powiedz mi. Uuu, patrzcie jaki piękny wąs. Na ten król cebul. Normalnie. Tylko mam na imię Janusz. Wiesz co, może lepiej tego nawet nie czytaj. Czemu? Proszę cię, szybciej będzie, jeśli ja to zrobię. Dobra, mogę normalnie czytać. Naprawdę lepiej będzie, jeśli ja bym to zrobił, no, nic nie, ale nie chcę. Moi dzielni kucharze, jesteście w jednym kawałku. Kevin nie wierzył, że wam się uda. How? No. No, how? Było już how. Co? Wcale tak nie mówiłeś. Ja jednak wiedziałem, że na pewno dacie radę. Spójrzcie, jak rozwinęły się wasze umiejętności, nie tylko wasz balon wznosi się coraz wyżej. Jest jeszcze tyle do zrobienia. Gut drożdże od zombie, chleb od zombie, rośnie z każdą chwilą. Może przedziwna kraina na wschodzie odkryje przed wami sekret zaspokojenia ich apetytu? Tym miejscem wiąże się wiele ciekawych plotek, wiele mitów i legend. Czyli jedziemy do Japonii czy do Chin? Myślę, na wschód. A może do ruskich? Czy wystarczy wam odwagi? Nie. Tak? Moi gastronomiczni śmiałkowie, trzymajcie się razem i pamiętajcie, nie wszystko jest takie, jakie się wydaje w cebulowym królestwie. Czyli w Polsce. Bo nic innego niż Polska nie pasuje bardziej do królestwa cebuli. Dokładnie. Aha. Ło, poziom. To trzeba przyciska znaleźć, ja go nie widzę. Ja jest za trudno ukryte. Znalazłam. No to znajdź. Nie jedź, ja ci zaprowadzę. O, nie, tam, bo trzeba przejechać zombiaki ze zgniętego chleba. Już przejechać. O, patrz, ile to wymagało, żeby mieć na trzy gwiazdki. Tyle powinny wymagać każdy poziom, żebyś sobie sama dała radę. Dobra. O, tu jest przycisk. Wow. I jakaś zepsuta Stonehenge. No tak, Stonehenge. Ja ci mówię, Stonehenge. Czemu Stonehenge? O, 820. Nie dasz rady. Lamo. Pizza. 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 Tak, a teraz pytanie, czemu ja muszę pokroić ciasto? Nie wiem. Nie rozumiem tego w pierwszej części, dalej tego nie rozumiem. Zrób ciasto nożem. Dobra. No to ja będę tutaj zamknięty, ale czy ty jesteś zamknięta niestety. Fajnie by było, gdybym to ja był zamknięty, bym nie musiał nic robić. To masz ciasto. Dobra, ser. A po co ser? Właśnie, tu chyba będzie tylko jeden rodzaj pizzy w takim razie. No, na razie w tym poziomie. To trzeba naszykować po prostu maksymalną ilość takich pizz, po prostu już... Dokładnie. Po prostu w piecu usmażyć, ile się da i będzie dobrze. No to co nie kładziesz pomidorów na to ciasto, pokrojone nożem? O nie, coś się dzieje. Spokojnie. Czyżby to miało mnie uwięzić? Tak, uwięziło mnie.
Dobra. O nie. Pierwsza pizza do pierwszego pieca, druga do drugiego. Rób tak jak chce, ta bylebyś te pizze usmażyła. Nawet nie trzeba ich wydawać, tylko żeby było już 5 pierwszych minut gotowych. No właśnie o to chodzi. I nawet na talerzach nie muszą leżeć. No wiem. I to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. A gdzie to tak naprawdę jest ta wydawajka? U góry. A, bo ja jej nigdzie nie widzę. A dobra, widzę, widzę, znalazłem. No i piękna rzecz, czyli krojenie wszystkiego. Ta gra jest taka zmienna. Mhm. Może w końcu w tym odcinku pozwolą nam mieszać, a nie tylko kroić. Wyjmij pizzę! Nie mogę, za gorąco jest. Połóż ją gdzieś, tylko nie do kosza na śmieci. Czemu nie? Pięknie by pasowała do kosza na śmieci. Myślałam, że ten ser jest... Co ty robisz? Chciałam pokroić ser. Myślę, że ty jesteś naprawdę jakaś jedna wielka lama i tyle. Chodząca? Nawet nie chodząca. Usiedząca. Tu masz ser. A ja zanoszę pizzę do góry. Jakaś nic. O nie, musisz się zamknąć. No, to wynoś te pizzę, bo zaraz się usmażą tak na amen, żeby będą spopilone wręcz. Ser, Coś mi mówi, że my przesadzamy aż z tymi pizzami. Nie. I dalej nie wiem, czy my się zgadzam, to twoje oszukiwanie poziomów. Że to do niczego nie jest potrzebne. Żeby było łatwiej. A no tak, wiem, czy my się na to zgadzam, żeby mieć już wszystko ze sobą, żebyś mi nie marudziła, bo już mam dosyć tej gry. Ty nawet nie ma takiej pięknej muzyczki, jak wychodzenie na zewnątrz. Czyli co, wychodzenie na zewnątrz fajne? Przynajmniej ma dobrą muzykę. Weź wyjmij pizzę. No już wyciągę pizzę. Nie musisz ją na górę kłaść. Ale na górze jest ładniejsza. No już szykuję następnego. Nie, ale wychodzenie na zewnątrz naprawdę, jakie by dziwne nie było czy coś, ma dobrą muzyczkę. I to jest chyba największa zaleta, o ile nie jedyna tej gry. Ale teksty też są fajne. Średnie. Naprawdę nic szczególnego. Kończy mi się miejsce do chłodzenia pizz. Na dole je poustawiaj. O nie, musisz się zamknąć znowu. My ten poziom zaczniemy w końcu robić, czy będziemy tylko pizzę produkować i zaspał mi cały blat pizzami? No właśnie, jak to zrobimy, to zaczniemy wydawać. Bo nigdy tak nie zrobiłam. A potem nagle płot twist. Wszystkie następne pizze mają być bez sera. Nie wydaje mi się, żeby coś takiego było realne. Moim zdaniem taka powinna tak działać. Jak się za dużo zrobi tego, to powinno nagle się pokazywać bez jakiegoś składnika. Czy tam dajmy na to ser i pomidor, ale bez ciasta. Za karę, żeby po prostu nie było gdzie tego upchać. To by było dobre. Taki plot twist by był dobry. Tak. Lubię plot twisty. Plot twist. Plot twist, nie plot twist. A teraz weź tą pizzę już do tego. Nie tą, tak tą. A po co mi to dalej robimy? Dalej nie ogarniam na co, po co, za co. Przecież mam wystarczająco dużo. Dobra, chcesz zacząć wydawać? Nie. Chcę już skończyć ten odcinek. No to zacznij wydawać pizzę. Okej, to bez talerza ją wydam. Nie, musi być talerz. No to podaj jakiś talerz może. Masz pizzę. Chwila, muszę wyciągnąć kolejne, bo się zaraz usmażą. A teraz pizza z podłogi będzie. Idealne standardy kuchni. No co? Kuchnia wszechobecnie ramy. Dobra, to teraz trzeba tylko powynosić wszystkie te pizze. I zacząć myć naczynia, jak się już pojawią. No. Ja je będę myć. To dobrze, przynajmniej będziesz przydatna po raz pierwszy. No chyba, że będę uwięziona. To wtedy nie będę pajać. To się nie daj uwięzić. Ja mam być na prawej? A co za różnica? Mam wystarczająco dużo pizz, żeby zrobić wszystko. Wyście, chciałeś być uwięziony. Nie, nie chciałem. No! Ha. Pizza tam została uwięziona, dobra, biorę pizzę. A co za różnica? Mam wystarczająco dużo ich, żeby zrobić cały poziom chyba. No, więc to będzie bardzo emocjonująca gra, mamy już 600. Bardzo emocjonujące. Yeah. Tylko trzeba to wstawiać, że nosi tak naprawdę przez tą ilość pizz, którą usmażyłaś. Nie. Co jest? Mamy bardzo mało pizz. Coś co smaż, ja już mam dosyć. No i tak zaliczyliśmy już na ponad 3 gwiazdki, więc no. No tak, a zobacz ile jeszcze mamy czasu. No to wszystko dlatego, że ty chcesz oszukiwać zamiast grać uczciwie. Ale co ja tam będę narzekał? W sumie dla mnie to bez różnicy i tak większej. I
I w sumie masz przyznać, że nasza rozgrywka udowadnia jedną rzecz, która pewna niebieska włosa lama twierdziła, że jest inna, jeśli chodzi o tę grę. Według pewnej niebiesko włosej lamy, wyobraźcie sobie, ta gra ma problemy z balansem. I to bardzo mocne. Skończyły się pizze. No właśnie. Tutaj idę pokroić 3 pomidory w tej okazji. Nie pomidory, tylko... No ej, ja ser muszę pokroić. Jak to muszę, ale kładę te pomidory tam. Ja po prostu chcę kroić pomidory. Po co mi wyrzucasz pomidora? Bo mogę. No, nie krój już tyle pomidorów. Dlaczego? Pomidory są fajne przecież. Nie, nie są fajne. Są fajne. W szczególności jak się rzucić takim zgniłym pomidorem komuś w twarz. Nie. To jest naprawdę fajnie. To pa. Weź wydaj. Więźniu. Dobra. To chyba pora powieszać trochę w tych talerzach. Weź wyciągnij pizzę. No spokojnie, na wszystko jest czas. Dążymy. Nie musisz tak się stresować się. Dobra, to jedę usmażyć ciasto samo. Albo umyć talerz. To ja w sumie też mogę. Dobra. Nie dokończyłam się kawać. No to może dokończyć teraz. Przecież to nie problem. Mhm. No szybciej gro, szybciej. Grzeczna gra. Dałko jedną pizzę. Kurczaki, prawie 2000. Mało. Bardzo mało. Gdyby całą kuchnię w pizzach zrobić, tak jak był mój plan, a nie twój. To na przyszłość będzie można całą. No po co? Jak już nie będziemy powtarzać tego poziomu nigdy. Nie ma czegoś takiego jak 4 gwiazdki. Kończymy grę, to się przekonam. Ups, się uwięziłem się. Albo takiego niebiesko-włosego sobie zobacz. Tam są tylko 3 gwiazdki, przecież sama mi mówiła, że są 3. Tylko teraz wymyślałem, że jest jakaś 4, która nie istnieje. No i zobacz, jakie standardy. Co to? Wow. Harry... Nie, to nie jest... Potato! To nie jest Henryk Garncarz. To jest Harry Potter. To nie jest Henryk Ziemniak. To nie jest Henryk Ziemniak. On ma widlece, a nie jakąś taką... O, poziom sekretny. Nawet się nie skapnęłam, że tu był. No to dobrze, teraz będziesz się męczyła z sekretnym poziomem przynajmniej. No nie. O, tu jeszcze jakimś takim, w którym są pożary. Dobra, to ja podostarczam mąkę do wszystkich mikserów. Dobra, bo ja lubię mąkę. Mięso, marchewka. O nie, pożar, pożar. Mięso, bum. Pożar. Można to gasić, ale nie mnie. Czemu nie? Marchewka. Czemu ciebie mam nie gasić? Przecież to będzie fajne, jak się będę mógł gasić. Ryba. Daj mi rybę, daj mi rybę. Ten poziom jest chyba łatwiejszy. Nie wiem, mnie to nawet nie interesuje, czy jest łatwiejszy, czy nie. Ja po prostu chcę już mieć to za sobą. Dobra. To w takim razie teraz szybko kolejna mąka, bo się mąka skończyła w mikserach. A ja lubię mąkę. No, ukradnij mi mąkę. Jak mam mąkę wsadzić, kiedy nie można wsadzić mąki? No, mówiła, że łatwiejszy. A teraz właśnie będziemy mieli pożar. Bo mięso nam się... spali. A co? Nic. Bo... gdzie są talerze? Nie widzisz? Przecież mamy kilka potraw nawet na tych talerzach. Gdzie? Na dole. To się je wydaje. Co mam wydawać, jak ty jesteś taką lamą, że ty jeszcze nic nie zrobiłaś nawet? Znowu mam wszystko samemu ogarniać. Pożyczaj sobie czasem tą gaśnicę. Przyda się. Co? Chcę, żebyś czasem pożyczył tą gaśnicę, bo się... Gdzie jest ryba? Wydana już. Gdzie? O, marchewka. A, zajmę się następną rybą. To ja umyję talerze. W sumie tak mnie zastanawia to się jeszcze jedna rzecz odnośnie Overcooked jedynki, gdzie tam były zupy. Czemu zupy się wydawały w talerzu, a nie w misce? Nie wiedzieć. Dobra, mam marchewkę na później. Dobra, ja robię, ja gotuję krewetkę. Przecież już gotuję. Nie, w sensie, ja gotuję krewetkę, proszę. Szybko! Weź gaśnicę, bo nam się spali, bo nam się spali! Fajnie. Gdybyś nie trzymała gaśnicy, to by się nie spaliło.
pali głowy. Nie, jakbyś nie trzymała gaśnicy, to nie. Gdybyś ją od razu puściła, to byś zdążyła złapać. Nic. Tuś. Nic się nie dzieje. Standardowa kuchnia w twoim wykonaniu. No dobra, poza tym, że mięsa się nie zdąży, bo oczywiście zamiast robić mięso, zajmować się jakimiś głupotami. Myślałam, że ty szykujesz mięso. Nie, ja szykuję mięso, ja się zajmuję wydawaniem i dorzucaniem mąki. I już się nie uda, pewnie 3 gwiazdki przez ten jeden błąd. Dobra. Mięso się nie uda, ryba też się nie robi. Nie, nie jest gotowa. Jest? Nie jest. Gdyby była gotowa, to już by była dawno wydana. Nie! Kolejność! Co kolejność? Już się zepsuła kolejność. Przez to, że mięsa nie zdążyłaś nawet z jednego ugotować. Więc ty nie mówmy tu o kolejności, jak sama ją mieszasz w każdym odcinku, chociaż raz. I to jest krewetka, się też nie zrobi. Bo oczywiście duplikujesz to, co już mamy prawie gotowe. Będę zrobić nowe. Całe szczęście, że tylko ja zrobiłem tą marchewkę, bo tak to by się nic nie udało w ogóle w tym odcinku osiągnąć. No co no? Postań mi nie chciała przyjść, nie? Mhm. Kiepskie wytłumaczenie jak na to, że ciągle lamisz. No i będzie 0 gwiazdek, zobaczysz to. Nagrodę za twoje lamienie. Dobra. Na początku był tu chaos, tak? Nie było chaosu, tylko po prostu ty zamiast robić cokolwiek, to powtarzałeś. Mówiłeś, że 0. Bo powinno być 0 za to. A teraz i tak to powtarzamy. Bo musi być wszystko na 3 gwiazdki. Nieważne jaki poziom trudności. No co, specjalnie dla ciebie to robię. Za twoje lamy. Weź przestań. Jakbyś mnie lamiła, to bym tego nie kazał robić. Dobra, mąka. Lubię mąkę. Mąka jest smaczna. Krewetką się zajmuję. Ja się zajmuję tylko mąką. Mam kutleta. O, rypa. Taka rybna ryba to będzie. Robię rybę. To zrób rybę. Bo nie wiem, jak zrobić rybę. Ja umiem tylko ją złowić ewentualnie. Dobra, to ja już idę po mąkę. Albo nie, prędzej. Nie. Nie ma tak plucie gaśnicą na pusty teren. Co ty robisz? No chciałam wziąć, a ty mi zacząłeś przeszkadzać. Ja ci nie przeszkadzam, tylko ty biegasz nie wiadomo po co. Z parowarami, zamiast je odłożyć na bok, jak już trzeba po prostu je odłożyć. Ja znowu żadne danie nie robi. Robi? Nie. Tak? Marchewka się robi? No marchewka to nie jest całe danie. Nie wiem, czy to odkryłaś, jeszcze mąka jest potrzebna. Z mąką się robi? No, to w takim razie robi się danie. Po co bierzesz krewetkę, jak ona już się gotuje? No. No, będziesz tylko powielała to, co już mamy. Dobrze myślę? Mhm. Prawie gotowa. Ryba już gotowa. Tylko trzeba teraz wyciągaj krewetkę, zanim się zelektryzuje. Owaru. Powiedzieć, nie jest trudne, jak nie biegasz chaotycznie i bez celu, tylko pozwalasz profesjonaliście to robić. To biorę mięso. Ale proszę, to naprawdę nie jest trudne. Daję mu. Naczynia? No to przyjdź umyć naczynia. A ja w tym czasie się zajmę wszystkimi innymi ważnymi rzeczami, na które ty jesteś zbyt lamista. Dobra. Ups, uwięził mnie ogień. Też byłam już uwięziona. Uwięziona? Tak. Uwięziona. No bo nie zdążyłem mąki, że ja sam wszystkim nie dam rady zrobić. No ja wiem.
Jakby nie dałbym rady, gdybym musiał, ale nie muszę, więc mi się nie chce samemu ogarniać wszystkiego. Ja się zajmę rybą. Czyli ja muszę kolejną marchewkę kroić. Jak zwykle najdrobniejsze rzeczy na mojej głowie. Marchewka się gotuje. Pokradź miskę. Dobra, czyli teraz trzeba mięso. A potem mięso. Biorę rybę, biorę marchewkę najpierw. Bum, marchewka. Potem trzeba rybę. Trzeba odelektryzować marchewkę z mąką. Czy to tylko ja mogę zrobić, bo czemu by inaczej miało być? No, i to tyle. Nie zdążysz nic zrobić więcej. Może wziąć mączkę. No, ale nie przygotujesz już niczego więcej. No, no będą trzy gwiazdki. No. Będą, ale to tylko dzięki mnie, ponownie. Robiłam więcej niż ostatnio. Nie mówię, że nie robiłaś więcej niż ostatnio, tylko że gdyby nie ja, to i tak byś zbytnio lamiło. Podziękowałbyś przynajmniej. Za co? Pogratulował. Za lamienie? Za nie, dzięki, nie skorzystam. Za mniejsze lamienie. Okej. Okay. Dobra, odcinek się kończy, bo już mam 20 parę minut standardowo. Ja ci mówię, siostro. My nigdy nie skończymy tej gry w takim tempie. Skończymy! Nie w tym roku. Nie da rady, bo zaraz mi się odechce w to grać pewnie. Jak zwykle będzie trzeba czekać pół roku, aż mi się zachce. Czy nie lepiej? No ale dobra. Nie ma co więcej gadać. Ja dziękuję za obecność. Ja też. No to do zobaczenia w następnym epizodzie. No i trzymajcie się. Hej, hej.